Witajcie w kolejnym odcinku Jak zrobić w kuchni. Dziś pokażemy Wam, jak zrobić jedną z moich ulubionych przekąsek, tak zwane francuskie ślimaczki. Całość możecie przygotować już w niespełna 20 minut. Aby zrobić francuskie ślimaczki, będziecie potrzebowali schłodzone ciasto francuskie, ketchup, starty na grubej tarce ser oraz ulubioną wędlinę. Oczywiście możecie eksperymentować i dodawać różne składniki, np. masło czosnkowe. Ketchup nakładamy na ciasto francuskie i równomiernie smarujemy nim ciasto. Warto robić to stopniowo, bo jak dodacie za dużo ketchupu, to później będzie Wam wyciekał po prostu bokiem. Kolejnym krokiem jest dodanie ulubionej wędliny. Wystarczy pokroić w kostkę kilka plasterków. W naszym przypadku pod ręką mieliśmy pieczoną pierś z indyka. Całość posypujemy przyprawami. Może to być dowolna ich mieszanka. W naszym przepisie użyliśmy ziół prowansalskich, startej papryczki chili, tzw. pieprz cayenne oraz granulowanego czosnku. Zanim całość zawiniemy, musimy dodać jeszcze ser żółty. Możecie użyć dowolnego rodzaju sera. Należy go zetrzeć na grubej tarce i równomiernie pokryć nim wierzch ciasta. W trakcie przygotowań musicie się pospieszyć, bo im cieplejsze zrobi się ciasto, tym trudniej będzie je zawinąć i pokroić. Nasze ciasto zdążyło już nabrać temperatury pokojowej i zaczęło się kleić. Po zawinięciu całość warto wsadzić dosłownie na chwilę do zamrażalnika. Znacznie ułatwi Wam to krojenie i sprawi, że ciasto nie będzie przyklejało się do noża i rozpadało. Po przekrojeniu ślimaki kładziemy na papierze do pieczenia bądź takiej silikonowej podkładce. Całość pieczemy w 200 stopniach od około 8 minut do 10. Smacznego!